A, dobra, mam to. 713 jest max widzowie, czy jaki? Partiatik! Widzisz pasek HP? 713 level. Ja pierdzielę, jak to wygląda. Jak to wygląda, Boże. Mały ciężar mamy. Nawet nie wiem, co ja grać mam. Na czymś takim. Wydaje się, że tych obrażeń jest dosłownie nic. Staty porypane, ale... Nie wiem, chyba nic nie nabiju. Coś tak śmierdzi, wiecie? No bije, no. No bije dużo. Nie no, bije popieprzoną ilość. Bije popieprzoną ilość obrażeń, ale myślałem, że będzie więcej. A ja mam bańkę, zapomniałem, myślałem, że nie tyle uderzył. Nie no, Jezus Maria. Dobra, no nie, dobra. Co to w dupę jest? Trafił mnie dwa razy przez cały run. Trzy razy. Kurde, ale... Co wie? Nie wiem. Wiecie co? Nie wiem. Czy to jest takie OP? A on w ogóle... Kasynka nawet się odpaliła. Bleed chyba był, tak? Oj! O Boże, on mnie zabije! Co on robi? Tłucze jak porypany. Ja sobie nic z tego nie robię. Jakie obrażenia w dupę. Prawie padł. Nie. Jakbym odpalił jakiegoś w dupę creative moda w Minecrafcie. Jest teraz to numer L1. Bo się mogę leczyć.
ogóle jakoś zbugowany. Nie wiem. Ty, ale to... Ile daje ten 700 level? Ktoś wie, jaka jest różnica między 700 a 200? Chyba nie ma jakiejś. Po 300 nie ma różnicy. No ja go na 200 normalnie robiłem. Prawie. Jego się da chyba zabić tak, żeby w ogóle nie odleciał do góry. Tylko dałbym sobie ten 200 na testa, żeby zobaczyć różnicę, jaka jest. Zrobię, widzowie, 200 level, bo to będzie porównanie do tego, jak go biłem za pierwszym razem. A teraz? Ile będę... Jak szybko to pójdzie? Dobra, to będzie porównanie 1 do 1, powiedzmy. Nie, no tak. No mam wszystko to samo. Level, nie wiem, czy większy? Chyba miałem 200, nie? Nasionek mam więcej, bo mam 20, a miałem 15 chyba. Ale zostawmy już. Zobaczmy różnicę. Jak po tylu godzinach Radan padnie na takim typowym ranie. Wchodzisz sobie na niego. Siły nie mam na tarcie. Będę miał 202 level. Raczej za pierwszym go nie zrobię na takim tym. Czuję się jakbym oszukiwał. O Boże, ale mnie bije i tak. No, jednak... No, RL1 już bym padł, nie? Go zabije zanim poleci. Nie dobra. Ja go zrobiłem na takich statach, jak go robiłem ostatnio 16 godzin. Dobra, to jest, to udowadnia, że jakiś progres jest. Ale mimo to uderzył mnie. Ostatnio go zrobiłem na takich statach 16 godzin 550 śmierci. A teraz go zrobiłem za pierwszym razem po 14,5 godzinach streama. No jest progres, jest gigantyczny, to jest... Boże, ja nawet tego nie odczułem. Przez to, że RL1 jest aż tak abstrakcyjnie trudny, ale progres jest tak gigantyczny, że to jest luj. Ja go zrobiłem za pierwszym razem. Nie parowałeś wtedy, no nie, nie, ale dlatego, że... Nie chciałem parować, bo się uparłem. No tak, ale zobacz, jaki jest progres. Bez pary go zrób. Średnio mi się chce, bo znowu trzeba się przestawiać, ale jedną próbę można zrobić na test. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. No, może mogę spróbować najpierw. Jak go zrobię nożem, to go zrobię na pierwszy raz. A miałem zdjąć tarczę.
Nie mogę na to patrzeć. Człowieku, wiesz, jak ja walczę z palcem w tym momencie? Bardziej niż z Radanem. Ty, ale ja nadal, przecież ja nie wiem jak się ten, zły amulet. Bo ja nie wiem jak się unika tego bez amuletu. Ale widzę, że jest bardzo łatwo jak na razie. Ale to druga faza weryfikuje, pierwsza to zawsze była łatwa. Ale hita dostałem. No jest już różnica. Nawet... Dałem się uderzyć raz tylko Scyzorykowi chyba. No nie za pierwszym, ale jest różnica, nawet bez parowania. No jest. No, bez parowania. Jezu, nie miło, ale jest progres. Nie, dobra. Dobrze, że to zrobiliśmy, widzowie, bo jak ja go zrobiłem po tych 60 godzinach, to ja nie czułem tego. Ja musiałem to zobaczyć i teraz to widzę. Rozumiesz? Ja teraz widzę, jaki jest gigantyczny progres. A widz się pytał, czy jest jakiś progres, jak go tyle godzin zrobić, to jest po prostu walenie głową w ścianę. No ale tu widać w tym momencie. No jest przepaść od tego, jak grałem 2 tygodnie temu, a jak teraz na tym Radaniu. Ale czekajcie, jeszcze raz go zrobimy. Na ostatni, rapierem. Muszę zerknąć tylko, jak się rapierem walczy. Patrząc na to staty tego, to się wydaje XPP. No, zobaczmy, co z tego będzie. Jeszcze o CS-a Goku Dam pyta. Wiesz co, Goku Dam, 15 godzin trwa stream, z czego 17 godzin było CS-a. Znowu ominąłeś content. I w ogóle zadałem 3. Trolling. Trollge.
Co to było? Miyagi, co to było? Wiecie co? Ten rapier już nie ma sensu, ja to widzę, bo nie zdążę rota nałożyć. Dupę było. Co on robi? No ja... Nie ma rota. A nie, ma. Kurde, ty on... Czy on umrze? A, on umarł. Jednak rot jest opa. Myszeczko moja, idź spać. Już idę. Zerkniesz, myszeczko, już patrzę. Ale najszybciej go zabiję chyba na parowanie na 200, bo nawet meteorem nie skoczył. Widzowie, jest taka przepaść w skillu po tych 60 godzinach, że to jest po prostu coś pięknego. Ja SL1 w DS3 zrobię na S. Co prawda tam parował nie będę, więc niestety. Nie, ale dobra. Jestem ciekawy, ile zajmie SL1 w DS3. Na szczęście to jest przed Wiedźminem, więc się dowiemy za parę dni. Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę